Cześć moi drodzy, witam na kanale 64bit TV, z tej strony Paweł, zapraszam na kolejny odcinek Resident Evil, to będzie chyba 12 gameplay, jeśli się nie pomyliłem, bo w momencie kiedy nagrywam ten odcinek, to mam dopiero opublikowaną pierwszą i drugą część, dlatego że ta gra mnie wciągnęła, poświęciłem jedną praktycznie noc na nagranie kilkunastu odcinków i teraz w drugą noc się dobijam. Słuchajcie, zrobiłem trochę porządku w naszym plecaku, tak żebyście nie musieli tego oglądać. Ruszamy na poszukiwanie kolejnej niebieskiej karty i być może uda nam się znaleźć też ten kolejny skarb. Mamy szukać jakiejś takiej klatki, na której leży jakaś głowa obok jakiegoś statywu, czy uj wie czego. No będziemy szukać. Musimy pójść chyba do pokoju babci, albo do pokoju tego Jacka, nieźle omniętego. Ten aligatorek już kilka razy tutaj występował tutaj. Czy tutaj ja wszystko przeszukiwałem, bo powiem wam, że już nie pamiętam, a zmęczenie robi swoje. Wejdziemy sobie tutaj na górę, bo tu jest taka niezbadana jeszcze przeze mnie część. Czerwoną kartę nam się udało włożyć, pokój zagadek udało nam się rozwiązać. O ile dobrze pamiętam, to ja stąd zawróciłem w momencie, kiedy znaleźliśmy kasetę wideo, bo chciałem tą kasetę wideo sobie obejrzeć. Słuchajcie, umowa o prace budowlane. Klient Jack Baker, wykonawca Trevor and Chamberlain Construction. Okres budowy 10 do 30 listopada. Szybko się uwinęli, bo to ten sam rok jest. Szczegóły. Instalacja drzwi aktywowanych cieniem w głównej sali. Atrapa strzelby i zabawkowa siekiera. Nie wiem, do czego to może służyć, ale chyba ze sobą to zabiorę, chociaż mi to strasznie zapycha wyposażenie. No nic, może się do czegoś przyda. Tutaj kompletnie już nie byłem, bo tak jak mówię, pograłem sobie tylko i wyłącznie trochę poza gameplayem, tak żeby przejść ten pokój zagadek, co pokazywałem wam w poprzednim odcinku, bo był on dla mnie trochę zagadkowy. Ale powiem wam, jakoś tak luźno się czuję jak na grę w horror. Jakoś tak spoko. Pewnie zaraz jakieś cholerstwo wyjdzie. Co to jest? Obraz zatytułowany Wyrok. Przedstawia kobietę klęczącą przed tłumem ludzi. Znowu pewnie będziemy musieli tym manipulować. Gdzieś tu może nam się siekiera zrobi z tego. Już powiem wam, że czasem ciężko jest ustawić to. Że to tak jakoś? Kurde. Będę tym kręcił jak... O, słuchajcie, jest kobieta. Tylko totalnie... Może w drugą stronę powinna być. O, chyba tak. Udało się. Drzwi aktywowane cieniem. Hu. No bombeczka, słuchajcie, mamy... Mamy niebieską kartę magnetyczną. Tylko pytanie, czy teraz nie uruchomił się jakiś skrypt, który nam wygeneruje tutaj tony potworów. Czy słyszę jakieś gdzieś drapanie? Stąpanie? Jest cisza i spokój. Niech ta cisza i spokój pozostanie. Żebyśmy tutaj snu wiecznego nie zakosztowali. Pianinko jest zepsute. Tutaj leży taka czapka, której... Kurczę, powiem wam, że szukam tego miejsca, w którym może być ten skarb. Nie, no tutaj to na pewno go nie ma. Obejrzę sobie jeszcze tutaj tak... O, słuchajcie, tego nie mogłem otworzyć, ale użyję sobie tutaj wytrychu, bo wziąłem go ze sobą. Cztery naboje do strzelby, całkiem przyjemne znalezisko. Jak za wytrych, to całkiem niezła cena. Zobaczę sobie jeszcze tutaj. Nie wygląda, jakby tutaj coś było. Tu tego łosia już oglądałem. Nie ma tutaj nic do...
do znalezienia i odkrycia. Zobaczę jeszcze pokój babci. W tym pokoju babci tego skarbu nie ma. Ale to kompletnie nie to wyposażenie. Szukam takiej klatki. Klatki, na której... O cholera. Słyszę, jak coś tam łazi. Ale mamy strzelbę, to... Powinniśmy się bać, nie? Może powinniśmy? Może od razu zrzucić bombę w pieluchę? Poprzednio już... Kurwa, telefon. Pierdzielnik się zesyrają z tym telefonem. A nie odbieram, w dupie mam. Patrzcie, jest. Poprzednio chyba żeśmy też tutaj jednego zabijali. Niestety złożyłem już dwa naboje do strzelby. Polecę szybko. Oż ty. Aż grzebnął mnie, noż. Nie no. Co za po prostu. Ach, zaraz mnie grzebnie jeszcze raz. Ach. Chyba go teraz wykończyłem. Już nie chciałem strzelby zużywać. Się będę musiał posmarować chyba. Użyjemy sobie jednej apteczki. Nie całe czerwone żeśmy zużyli. A tu nie dzwoni telefon, widzieliście? Dzwoni w domu. Dzwoni w domu tylko. Myślałem, że na wszystkie linie. To pogadajmy sobie tutaj. Halo, dzień dobry. Hey buddy, remember, those two key cards will get you into the party. Aż tu ten telefon od debila, no. Let me talk to Mia. No, no, no! You gotta show up first. You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man. Everybody's waiting for you. Całe życie z debilami się użerać, no. Całe życie z debilami się użerać. Wiecie co, zrobię sobie zapis, to na pewno. Zrobię sobie też trochę chyba tej wzmocnionej amunicji do pistoletu. Nie wiem, do czego mi zabawkowa siekiera, nie wiem, do czego mi zabawkowa strzelba. Środek rozdzielający. Dobra, weźmiemy sobie tak. Weźmiemy proch strzelniczy, weźmiemy silne chemikalia. Połączymy je sobie z prochem strzelniczym. Mamy już 20 ulepszonych nabojów. Ile mamy tu jeszcze tych silnych chemikaliów? Kurczę, jakoś mi się pokończyły niestety. Są psychostymulanty. Wiecie co? Wezmę sobie jedne psychostymulanty. Bo dlaczego by nie? Proch strzelniczy mogę odłożyć. Klucz węża mi się chyba nie przyda. Silne chemikalia. A, odłożę na razie. Niech zostaną. Mamy kartę magnetyczną. Jakoś z tym miejscem się pogodzimy. Szkoda, że nie znalazłem żadnych, żadnych silniejszych monet. Przepraszam, nie silniejszych monet, a starożytnych monet. Mam ochotę na tego gnata, który tutaj jest. No, ale nie można mieć wszystkiego. Dla osób, które oglądają ten pierwszy odcinek, powiem wam, że jeden skarb tutaj jest w tej galecie właśnie. Dobra, zmienimy sobie amunicję na tą mocniejszą. Może będziemy lepiej dawać do wiwatu. Bo już żadne tutaj potwory nie łaziły. Wkładamy niebieską kartę. Kurczę, zapomniałem zrobić zapis, ale może teraz jest dobry moment na to. Akurat w sam raz, jak już żeśmy sobie tam otworzyli. Zastąpić zapis. Przygotuj surowicę. Jedziemy. Musimy się wysmarować jeszcze jedną apteczką, ale... Nie wiem, czy chcę ją zabierać ze sobą. Kurde. A LEDów nakupił. Tak pojąbany.
Czyli wszystko świeci, nawet podłogę tym wyłożył. Możesz kurczę pieczone, no. Powiem wam, że to się za dobrze nie zapowiada. Jak ktoś ma tyle LEDów w domu, to... Właściwie tak spojrzałem na swój monitor, ze swoim monitorem zamontowałem oświetlenie LED. W sobie mówię trochę o sobie. Cholera jasna. Jak w Twin Peaksie, słuchajcie, jak w końcowej scenie Twin Peaksa. Musimy chyba to obejrzeć, nie? Ryja, to masz pięknego. A oczka takie? Ethan, hold on. I got some for you. Looky what I've got. You know what this is for? You know what Zoe wants to do with this? She thinks this thing is special. No, Ethan. That ain't special. This right here. Co ty z tym będziesz robić? You see, Ethan, not everybody wants to turn back the clock. What? What, Evelyn? I'm just trying to show him. I'm just trying to show him not everybody wants to go back to how things were. There's a stupid bitch. She doesn't understand that I don't want to go back to how things were before my father found y'all. Not everybody wants to turn back the clock. So Ethan, Ethan, you can crawl around underneath that filthy, rotten house all you want looking for them ingredients, but you ain't gonna find a goddamn thing, Ethan. You wanna make that serum? What's that? Ooh, baby. You're gonna have to come through me. You hear? Tobie to by chyba i lewatywa nie pomogła, bo wyglądasz jakbyś już miał 5 naraz. What do you say? Spieprzaj. Ach. No to otworzyły nam się drzwi do zabawy. Jeszcze telewizorem żeśmy obejrzeli. Zobaczę tylko, czy tu jakieś przedmioty nie leżą. Niestety nie. Dużo znajdziek żeśmy nazbierali, ale nic potrzebnego. Nie sądzę, żebym spotkał tutaj jakieś potwory, wiecie, tak obstawiam. O, ziółko żeśmy znaleźli. To się przyda. U. Co to jest? Czerwone światełko. Czy ja to mogę rozbroić? Chyba nie. Lepiej przejść pod tym. Dobra. Wiecie co, jest mi potrzebny nóż. Nie będę go oglądał. Jest mi potrzebny nóż. Kurczę, nie mogę go tak użyć. Stąd sobie wybrać. Muszę go mieć tutaj w tym pasku. Ajej. Wkurzające. Ale naboje do strzelby, żeśmy przytulili, więc się opłacało. Sądziłem, że mogę to przeciąć, ale jednak nie mogę tego przeciąć. Trochę to głupie, że trzeba tak organoleptycznie to sprawdzać. Będzie trzeba to po prostu omijać. Może jakąś apteczkę znajdę. Położę taki trochę pokrwawiony. Można też niczym rzucić, kurde no. Dobra, tu sobie przejdziemy pod tym sznurkiem. Apteczka, nie, amunicja pistoletowa. Kurde mole, no. Nie chcę używać tej... To byśmy wyleźli. Nie chcę używać teraz tej apteczki. Tak szybko. Przydałaby się już taka gotowa apteczka. No kurde, jak potrzeba nigdy nie ma.
Dobra. Znaleźliśmy ziele, trochę amunicji pistoletowej. Ciach. Wałek do malowania i kolejna pułapka. Już nie będziemy w nią włazić. O, tu chyba jeszcze pionowo jedna jest zamontowana. Fuksa miałem. No szlak, no co jest? Wiecie co, chyba muszę się zastanowić, jakie mam napisy włączone. Zobaczmy w opcjach. Dźwięki, język, napisy. Napisy włączone. Język dialogów, angielski, polski. Dlaczego mi się you are dead wyświetliło? Powinno być nie żyjesz. Przecież było tak spolszczone. No dobra, zaczynamy, słuchajcie, jeszcze raz. Tym razem nie będziemy już machać nożem po tym. Nie będziemy machać nożem już i próbować przeciąć sznurka, bo to głupota. Znowu się muszę w nóż wyposażyć, tak? Chyba tym razem coś innego znalazłem. Dlaczego tam mnie to wysadziło, no? Może tutaj mogę to przeciąć, co? No i nic, spróbujemy szczęście jeszcze raz. Tutaj amunicja pistoletowa. Tutaj teraz ostrożniutko, ostrożniutko. Teraz będzie coś trzeba tu wykombinować. Jak to teraz? Jak to przejść, żeby mnie nie zabiło, no? Tędy? Tak bardzo do ściany przytulonym? Może wtedy w tamto wdepnąłem? Jest sposób jakoś na przejście tego, żeby tego nie detonować? Wolałbym ten sposób odkryć, no. Kurde mole. Zagadka miesiąca. Tutaj chyba jakieś ziele było, tak? Poprzednio zapomniałem zabrać. Znowu teraz przygoda z nożem. Naboje do strzelby. Pod tym się przeczołgamy. Pod tym sobie przejdziemy normalnie. Tu nie ma amunicji do pistoletu. Dobra, wiecie co, mam pewien pomysł. Bo może ta amunicja do pistoletu jest właśnie do czegoś pilnie nam potrzebna. Może trzeba będzie po prostu strzelić do tego czegoś. A tylko teraz muszę się wyekwipować z kolei w pistolet. No i będę chciał zmienić jeszcze amunicję, nie będę strzelał z tej ulepszonej. Tu mam zwykłą chyba. A... Wow! Dobra, to jest rozwiązanie naszej zagadki. Teraz chyba damy radę tu przejść, bez wysycenia tamtego. Tylko później jak nie będzie tu potwór gonił, to się dopiero jajca zaczną. Jak nic, wlezę w tą pułapkę. Zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Nie, chyba żadnych znajdziek nie znajdę. Uhuhu. Zobaczmy, czy nie ma pułapek na podłodze. Ten wariat mógł porozkładać różne rzeczy. Amunicja pistoletowa, pięknie. Zamienił stryjek znowu siekierkę na kijek. Tylko jakiej amunicji teraz używam? Ja używam chyba jednak tej wzmocnionej amunicji. Teraz używam zwykłej amunicji. O kurczę, chyba strzeliłem sobie z tej wzmocnionej.
O, kolejne pudełeczko. I znowu zmiana noża na gnata, no. Tak, będzie, tak będziemy zmieniać. Po to, żeby wyposażenie było optymalne. Kurwa, co za debil, no wstawił... Normalnie Smurf z Grievous. Kurza twarz. Smurf z Grievous. Jego pudełko niespodzianek. O, patrzcie ile tutaj na... Jak to teraz... strzelić do tego, żeby tu wejść. Może byś jakąś latarkę zapalił, no szkurza twarz, no ciemno jak w dupie u... O, tu widzę. Znowu zmieniamy pistolet. To z której amunicji mi schodzi? Czy to jest ta ulepszona, czy to nie jest ta ulepszona? Zobaczymy, z której strzelam. No teraz z nieulepszonej strzelam. Czy jest jakiś kąt, pod którym to zobaczę? Albo może będę mógł bezpośrednio przejść tutaj, wiecie? O! Bez wysadzenia tego cholerstwa. Dobra. Tutaj mogę sobie coś zrzucić. Ach, kurde, strasznie mało apteczek mam, a pewnie się szykuje jakaś walka z bossem niedługo. Wiecie co, wezmę sobie jedną wydajną apteczkę. Jak będzie ze mną bardzo, bardzo źle, to się nią wyleczę. Nie czuję, żeby to była, żeby to był jeszcze ten moment, kiedy powinienem podejmować taką drastyczną decyzję. Coś tutaj będzie z przedmiotów. Fika z makiem. Czego nie ma jakiegoś takiego pudła, w którym będzie 10 apteczek na przykład, no. Bardzo mi się ucieszył z tego powodu. I know. Och, Jezu. Fucking password, right? Why don't you try 0814? No! 0621. No, it's 0514. Oh, come on. Take a chance, you never know. Ja pierdzielę. 0, 5, 1, 4. Szlak. Całkiem niezła zabawa, słuchajcie. Nie żyjesz. Spróbuj ponownie. Lukas lubi już te sztuczki, więc miej się przed nim na baczności. No dobra, będziemy musieli spróbować w takim razie jeszcze raz, ale przynajmniej wiemy o co może chodzić. Jeszcze raz będziemy strzelać do tego ładunku. Hasło 05 nie działa. To już żeśmy się dowiedzieli. Jak tu można wydedukować to hasło? Dobra, już to widziałem. Why don't you try 0814? No! 0621. No, it's 0514. Oh, come on. 0621. You never know. No to spróbujemy jeszcze raz. Zero. Oj, 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 oj. Nie, o to mi chodziło. Zero. Nie, zero już mam wbite. 0, 6, 2, 1. Może teraz się uda. Tick, tock, tick, tock, tick, tock, tick, tock. Coś mnie teraz zabije, tak?
No dobra. Zostało nam jeszcze jedno hasło. Tylko pytanie, czy ja mam je gdzieś w podpowiedziach? Lista, dodatki, strona, notatka z zegara, hasła. Nie pamiętam tego hasła, które on wcześniej mówił. No szkur demola. A jak jeszcze raz to hasło źle wpiszemy? To było 08 0814. I need to find the password. Czy on mi podał złe hasło? Ale tu się coś otworzyło. O. Taka zagadka specjalnie dla mnie, kurde, no. To chodził, hasła szukał. Wiecie co? Nie jestem pewny, czy powinienem... Amunicja pistoletowa, więc jestem troszeczkę do przodu. Ja pierdylam. O, żeż w dziuple. Nie! Kurza twarz, no. Jeszcze się jakieś stwory tutaj uwalniają. Muszę się chyba opryskać apteczką. Bo już ledwo ciągniemy. Nie zauważyłem cholera tego. Tutaj za ciekawie to nie wygląda. Muszę iść po dużą apteczkę. Bo to jest chyba moment na to, żeby jej użyć. Muszę uważać, jak się tutaj poruszam jednak. Chociaż potwory pewnie będą mi towarzyszyć. Powinno mnie wyleczyć całego, mam nadzieję. Zmienię sobie amunicję na tą taką cięższą wersję. Zobaczymy, jak z nią będzie nam szło. Powinienem spalić. Kurde, powiem wam, że nie wiem. Może się z tego coś narodzi. Amunicja do strzelby. Zawsze dwa naboje do przodu. Ale pięknie. Dobra, rozwalimy to nożem. Może nie będzie tam bomby w środku. O, chemikalia są. Szlak. Gdzie co? Trzeba do tego jednak strzelać po prostu. A tutaj puściutko. Kurde no. Po czym postać te skrzynki, żeby ich nie ruszać? Powiem wam, że nie mam pojęcia. Zabiliśmy tego. O, tu będzie pewnie nieciekawie. Tu jest jedna pułapka, tam jest druga. O, i tu była trzecia. O, szlak. Po dzisiejszym odcinku to powiem wam, że będziecie wiedzieć, gdzie nie wchodzić w pułapki. Że ja tego nie zauważyłem, no. Kurde. O, tu jest jeszcze jedna. Ale tutaj narobił. Tylko może nie strzelajmy ulepszoną amunicją. Oby tu coś było fajnego. Steroidy. To słuchajcie, użyjemy sobie steroidów. Strzykniemy sobie. Będziemy mieli wyższy poziom zdrowia, zanim nasz szlak będzie trafiał. Maksymalne zdrowie ulega zwiększeniu. Nie, rozwalę to, bo jeszcze w to wlezę. Wejdę i... Starożytna moneta.
Miło było znaleźć. Nic więcej nie ma do. Nie widzi mi się wchodzenie w to miejsce. Prawda, mi się nie widzi wchodzenie w to miejsce. Czy coś jeszcze tu? Czy tu ja mam jeszcze jakieś pomieszczenie? Nie, tutaj to już obleciałem dookoła. Muszę sobie apteczkę zrobić, tą mniejszą. Wyjścia nie ma. Mamy tak chemikalia i ziele. O, to mogłem sobie od razu połączyć. Okej, mam już dwie apteczki, to sobie zrzucę. Psychostymulanty. Na razie mi niepotrzebne. Słuchajcie, idziemy tam w tą czarną dziurę. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Mam nadzieję, że nie zginę. Ile mam amunicji do strzelby? A całkiem nieźle. Mogę się na razie strzelbą posługiwać. Ciemno, kurna. Jeszcze pułapki pewnie by zestawione. Czy ja mam tam możliwość zrobić zapis? Bo to jest cholera ważne. Słyszę, że tam jakieś stwory łażą i nie chcę bez zapisu tam się pakować. Zobaczymy, czy tam się magnetofon pojawił. Wkurzające jest trochę to, że tak pomału chodzimy. Nie, mam tylko tutaj skrzynię. Nie widzę, żebym miał tutaj magnetofon i możliwość zapisywania. No trudno się mówi. Słuchajcie, wygląda na to, że przed nami będzie jeszcze pokój zagadek. Więc być może wrócimy do pokoju zagadek. Jakoś tak czasem mi się wydaje, że te... A może nie. Ale w każdym bądź razie te wszystkie materiały, które do tej pory oglądaliśmy na tym montażu wideo, to były takie pomagające nam dalej przejść. Kurza twarz. Jak nic, zaraz tutaj, słuchajcie, trafimy jakiegoś stwora. O, tu coś jest. Ziółko żeśmy jeszcze znaleźli. Może tutaj powinienem sobie te psychostymulanty zażyć. A wtedy lepiej widać, gdzie są przedmioty wszystkie. O, tu coś jest. Naboje do strzelby. Chyba jeden. Jeden nabój do strzelby żeśmy znaleźli. Proch strzelniczy. Całkiem nieźle. Szkoda, że nabojów do strzelby robić nie można. O, amunicja do pistoletu Magnum. Dwie kulki. Aż ty brzydalu, chodź tu. Na jednego strzała będziesz. Mogłem na nie wypróbować tą ulepszoną amunicję. Ale przynajmniej nic złego mi nie zrobił. Może tu jeszcze gdzieś będzie coś leżało. Czasem w takich zakamarkach jest pochowane. A tutaj każdy zasób na wagę złota jest. No i idziemy w górę. Pomalutku może, co? Czy idę pomału, czy idę szybko, to nie ma znaczenia, bo i tak przecież jak potwory się mają zrobić, to i tak się zrobią. Jest jakiś czerwony przycisk, ale linki nie widzę. Bo tutaj chyba znowu mnie czeka jakiś pokój zagadek. Jakiś szajs tutaj jest przygotowany. Wiecie co? Otworzę sobie tą skrzynkę. Kto by podejrzewał? Silne chemikalia. Liczyłem raczej na amunicję, ale... Mogę to otworzyć, czy nie bardzo? Nie, to chyba zwykła ściana jest. To jest przycisk, a nie jakiś detonator.
Dobra, przyzbrojmy się w strzelba. Zejście z drugiej strony. Tutaj idą przewody do czegoś, do jakichś wentylatorów. Nie chciałbym stąd zeskakiwać, spadać, bo raczej mi się to nie widzi dobrze. To stukanie jest irytujące. O, tu jest jeszcze jedna skrzynia. Zobaczymy, co w niej. Zwykłe chemikalia. A to też się przyda. No, warto było jeden pocisk na to zużyć. Jak tam mamy? O, słuchajcie, mamy zapchane wszystko. Wszystko mamy zapchane. O, czy robić teraz apteczki? Wiecie co? Zrobię apteczkę. Czego nie mogę tego połączyć? A, tutaj mogę połączyć. Dobra, mam już trzy apteczki, więc nie jest źle. Mam jeszcze zapas ziół, więc mogę sobie zrobić silniejszą apteczkę. Tam jakieś głośniki są, cholera, no. Oj, tam to się będzie działo. Dobra, zobaczymy sobie z drugiej strony. Chcę wypróbować tą wzmocnioną amunicję do pistoletu. Zależnie na co wejdziemy tu. Uwaga na pułapki. O! Słuchajcie, nie jest źle, bo mamy możliwość zrobienia zapisu. A to zawsze jest do przodu. Naboje do strzelby, paliwo stałe. O, wiecie co zrobimy? Pociski zapalające do granatnika. Będziemy już mieli 4 pociski zapalające do granatnika. Zrobię sobie jeszcze... Ciekawe, czy mam jakieś zioła w tym. Prawo jazdy. O, ziół mamy sporo. Ziół mamy sporo. Tylko nie mam już chyba silnych chemikaliów. Zrobię sobie jeszcze jedną apteczkę taką wydajną. Zestokuję ją sobie. Na 3 takich zwykłych powinienem przyjechać. Zrzucimy to. Trochę miejsca w ekwipunku nam się zrobiło. Nie wiem, czy noszę potrzebne rzeczy tutaj, ale... Dobra, słuchajcie. Czas na zapis. Czas na zapis, moi drodzy. I zobaczymy, co się będzie dalej działo. Mamy zapis, więc... Będzie odkąd zaczynać, jak zginę. A coś czuję, że tu trzeba jednak zeskoczyć i się zacznie jakiś fight. Normalnie. Zejść nie mogę. Dobra, słuchajcie. Nie słyszę, żeby się jakieś potwory wykluwały. To na plus. Chodźmy na górę, zobaczymy. Na schodach łatwiej się jest bronić. Akumulator. O, proszę. Dobra, wiecie co? Podejmę to ryzyko. I zaraz go pewnie pożałuję. Spróbuję nożem roz... O, jest! Opłaciło się zaryzykować. Jeden nabój do pistoletu więcej się ostał. Fajnie by było znaleźć jeszcze silnych chemikaliów. O, zioło znowu znalazłem. No dobra, to tutaj spróbujemy też tego samego. Może mi się poszczęści. Drugi raz. Ej, dupa. Zapamiętacie sobie, których skrzynek nie ruszać. Słuchajcie, tu jest głośnik. My mamy akumulator, tak? My mamy akumulator, a tu jest głośnik. To pewnie trzeba będzie to jakoś razem ze sobą pomontować. Tu jest jeszcze jedna skrzynka. Cholera, czy to nie strzelać, czy ją nożem? Spróbuję jeszcze raz ją nożem. Nie może być tak, żeby dwie skrzynki były wybuchające, no. O, paliwo do palnika, 30 jednostek. No już mamy miotacz płomieni całkiem załadowany.
na wszelki wypadek sobie go, o, przyładuję go sobie, jak ma tutaj być jakaś walka, to lepiej być ready niż nie. Strzelba naładowana, gnacio naładowane, pośladki zwarte i gotowe. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj. Jest tylko to pudło. Myślę, że tu będzie jednak bomba. Dwa pudła zwykłe i dwa z bombą. A nie, proszę. Chociaż wiecie co, jak zaczynam znajdować takie dropy koło siebie, na przykład dwa razy paliwo do palnika, to już czuję, że będzie jakaś walka z jakimś gównem. Można by zapis zrobić. Dobra, słuchajcie, ładujemy tu akumulator. Ja pierdziela. Ja pierdolę. Fuck you too. Kurwa mać. Co za schiz. Będzie trzeba go spróbować jakoś wyminąć. Czym on rzuca? Dobra, wiecie co? Dobra, pozbędę się go tutaj, tak? Troszeczkę go przypalę. Chyba mi się troszkę obawiało, ale wiecie co? Nie idzie źle. Nie idzie źle. Trzeba uważać na to, co on pluje. Czy ja go powinien strzelać w brzuszysko, czy w co? Dobra, spróbujemy go teraz obiec. Jeszcze raz, niech on sobie wróci na górę. Jest! Załatwiłem go, słuchajcie! Wcale nie trudny przeciwnik był. Kurwa, to nie koniec. Ja pierdzielę. Słuchajcie, to nie koniec. Co przed nami? Amunicji do miotacza nie chciałbym tak zużywać. On skądś musiał wy... Patrzcie, wylazł z tej windy. Aaa! To teraz mi się wjazd na górę otworzył. Coś tutaj znajdę. Kurde, szkoda, że nic nie ma. Powinny być jakieś znajdźki takie. Sprawdzę te zagrody. Że coś w nich jest. Jakieś sushi by się przydało znaleźć, co? Nie, słuchajcie, puściutko. Bieda aż piszczy. No to wjedziemy na górę. O, jedzie. Powolutku, ale jedzie. Ciekawe, czy teraz to się otworzy. O! Wow! A tego to ja powiem wam się nie spodziewałem. Myślałem, że sobie spokojnie save'uję tutaj, a tu jednak nie. Czekają mnie jeszcze jakieś przygody. Szkoda, że nie ma żadnych przedmiotów. Żebym się teraz w jakąś pułapkę nie wpakował.
Co to jest? Może powinienem do tego strzelić? A nie, to jest chyba mój ten spalony przyjaciel. Kurde no. Chemikalia, dobrze. Coś do poczytania tutaj. Nie, nie, nie wejdę tam za stół niestety. Suplementy. Zaraz mi się chyba pudełko na znajdźki wypełni. 1408. Przyszła kolej na ciebie. Ale chyba mamy kod do... Chyba mamy kod do zamka. Starożytna moneta, druga już. To już tak niewiele nam zostało do tej giwery. Wszelki wypadek wymierzę w te schody, bo już nie wiadomo, kiedy zaatakują. Gdzieś złazimy znowu. A, słuchajcie, tu jesteśmy już. W sumie dobrze, kurde. Tylko ja będę sobie chciał pójść i zrobić zapis. O. Będę musiał nabiegać teraz. Ciekawe, czy to będzie otwarte, czy zamknięte. A powiem wam, że ten grubasek to taki niczego sobie był. Ciekawe, czy jeszcze przyjdzie nam się z nimi mierzyć. Wolę sobie zrobić teraz zapis, skoro mam tutaj bezpiecznego safe house'a. 1408. Zdobyliśmy kod. Przy okazji zacząłem... Co za... Ja pierdzielę, no kurde, zmarnowałem nabój do strzelby. O, szesz w dupę kopane, no. Szesz w dupę kopane, no. Czy teraz zrobić jeszcze jedną apteczkę, czy amunicję do pistoletu? Dobra, zostawię sobie na razie silne chemikalia, zostawię sobie to. Ile tych chemikaliów mam już? Tu mam raz chemikalia. Tu mam raz chemikalia. Dobra. Mogę sobie jedną apteczkę wytworzyć. Zrzucę ją sobie tutaj. Będę miał zapas. Miejsce mam. Psychostymulanty może się przydadzą. Zobaczymy. A jeszcze zapisik. Idziemy wbić kod. I zobaczymy, co się będzie działo. Którędy teraz będzie najszybciej? Tędy? Nie, chyba dookoła sobie oblecę, tak jak przyszedłem. Wkurza trochę to, że trzeba lecieć tak do punktu zapisu, ale nic na to nie poradzę. Nagrywamy swoją historię. Tak a propos, jak się zaczyna Resident Evil, to nie wiem, zwróćcie uwagę, że tam koło magnetofonu, może nie każdy wie jeszcze, co to magnetofon jest i jak go używać, tak, bo mój syn to już na pewno by nie kumał za bardzo, ale w każdym bądź razie leży kaseta Maxwellka, 60-tki, 90-tki były. 1408, tak się stare czasy przypomniały. Czekajcie, czy ja nie odpaliłem tego... Czy ja nie odpaliłem tego wahadła? Open! Jest open! Jest open! Jest nasz sukces! Teraz możemy sobie wejść. Słuchajcie, graliśmy sporo, wiele się dzisiaj wydarzyło. Zapraszam was na kolejny odcinek Resident Evil, Evil 7. Przed nami kolejny pokój, w którym będziemy próbowali dokonać znowu jakichś cudów. Serdecznie was zapraszam na kolejną część. Jeśli się podobała, łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.